środę 21 grudnia 2011 roku w Sędziszowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z kulturą ukraińską. Mieszkańcy miasta mieli okazję zobaczyć i usłyszeć chór Barwinek z Mikulińca, partnerskiego miasta gminy Sędziszów. Бурмістр міста Сендішова, ми приїхали з маленького містечка мальовничої країни України Миколи. Ми дуже раді з цілого серця і дуже аж схвильовані з того, що ви нас сюди запросили, що ми маємо велику таку приємність приїхати до вас в гості напередодні найвеликішого добіжчого свята – це Різдва Христового. Дозвольте нам з нашої рідної землі подарувати вам часточку. І так, як найдорожчим людям, ми завжди зустрічаємо і даруємо коровай, так і сьогодні, пане бургомістре, прийміть цей від нас коровай, так як коровай є свідком достатку і доброго. Щоб ви ніколи в хаті не мали розпраги, і щоб ваша хата завжди була повна достатку і добра. І вам всім сам найкращих всіх вам побажань від нас. Goście z Ukrainy zaprezentowali się w repertuarze ukraińskim, łemkowskim, a także polskim. Proszę Państwa, współpraca między Mikulińcami na Ukrainie, Terymbowiański powiat, Tarnopolskie województwo, no a miasto Sędziszów i województwo świętokrzyskie, pracują gdzieś około roku. Ale powiem Wam naprawdę, że jestem podziwu, ta energia burmistrza, jego pracowników urzędu gminy, to jest dla nas bardzo miło, że oni tak chcą z nami współpracować. Jestem zawsze pod wrażeniem i zachwycona poziomem ich wykonawstwa. Zresztą Państwo chyba też to zauważyli. Publiczność też była zachwycona. Co zresztą chyba można było dzisiaj zauważyć i podczas wszystkich ich koncertów i występów, zarówno na scenie w Domu Kultury i w bazie turystyczno-kulturalno-rekreacyjnej. Koncert zakończył się występem Natalii Ryś ze studia piosenki SCK. Dziewczynka zaśpiewała dwie kolędy. Wow.